Okej? Okay? Tylko... Grzesiu, zostaw... Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z BeamNG Drive. Dzisiaj, słuchajcie, mamy 7 wozów policyjnych, taki konwój policyjny, który będzie gonić malucha, ale to nie wszystko. Otóż nieco dalej tutaj, nieco dalej, mamy tutaj Grzesi, mamy masę Grzesi. Po pierwsze, tutaj będzie taka dwójka, która będzie jechać prosto na policję i spróbuje nas uratować. Z kolei tutaj mamy Grzesia, który zrzuci... Czemu się wywalił? Pff. Czemu śpisz? Masz zrzucić rurę w odpowiedniej chwili. Zrzuci rurę w odpowiedniej chwili i zatrzyma te pojazdy, które nie zostały zatrzymane przez tą dwójkę tam. Także dzisiaj przyjaźnimy się z Grzesiem, zresztą Grzesiem też jedziemy. Także uwaga, zaczynamy ucieczkę! Przed policją Mustang się zbliża! Dobra, szybko, szybko Grzesiu, pełna moc! Pełna moc! Zobaczcie, jaki on jest szybki! Okej. Okej, rozwalił się, bardzo mi się to podoba. Uciekamy od nich. Nadjeżdża Grzesiu, pomijamy ich. Okej, i teraz zobaczmy, jak pozbywa się tych wszystkich policji, które mnie gonią. Zobaczcie, żadna nie uniknie prawdopodobnie Grzesia. Co się dzieje? A jeszcze autobus nadjeżdża i dobija wszystkie, które próbują jechać dalej. Także jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Maluch przejechał. Gdzie jest Maluch? Maluch przejechał. Zobaczcie, Grzesiu nawet już tyłem jedzie. Niby ktoś się zbliża jakimś cudem. Ale zobaczcie, że jest tu Grzesiu, może on go własnym ciałem zatrzyma. Nawet rury nie trzeba będzie zrzucać. Uwaga. Zobaczcie, zatrzymał ją, a nie jedź... Nie no, jakim cudem ty jedziesz dalej? Także zrzucamy rurę. Przez rurę już nie przejedzie, zobaczcie, rura przycisnęła ten samochód. Także jesteśmy bezpieczni. Okej, ale teraz Grzesiu dużo wcześniej wyruszył! Mustang się zbliża! Mustang się rozbija! Dobra, uda się przejechać. Zobaczcie, udało się! Maluchem bokiem lecimy! Dobra, nie, tylko... Co się stało z nim? Co się stało? Jeszcze przejechali go bardziej. Co wy mu robicie? Zobaczcie, autobus się odgrywa na tych wszystkich policjach. A Grzesiu, mimo że... Już raczej nie żyje, to oni go nadal przejeżdżają. Ale spowodujmy, żeby ta policja troszkę się pomęczyła, żeby nas dogonić. Mamy teraz szybką BMW, starą BMW i zobaczcie, że nawet nowszy Mustang ma problemy, żeby nas dogonić. Zobaczmy, gdzie jest Grzesiu. Grzesiu nadjeżdża, dobra. Sojusz, Grzesiu, sojusz, okej, jest dobrze, przejeżdżamy. Zatrzymałem czas w momencie, kiedy kierowca Mustanga właśnie kończy bardzo źle. Ale może dzięki temu Mustangowi... Co wy robicie? Czemu się wszyscy rozbili? Czemu wy jedziecie tędy? Zobaczcie, unika ich. I normalnie przejechał, więc teraz szybko. Zrzucamy rurę. Jak najszybciej. Zobaczmy, czy ta policja zdąży pod nią przejechać. Nie zdążyła, rozbiła się i raczej już daleko nie zajedzie. Zobaczcie, jak to wygląda. Została całkowicie zniszczona. My tu jesteśmy BMW. BMW jest cała i zdrowa i żadna policja nie dojechała. Nie wiem, czemu chcieli tędy jechać, ale te boty miały zawsze problem z inteligencją. Ale co gdybyśmy uciekali od policji? Nie byłoby teraz Grzesia, który nam pomoże, oprócz tego, który zrzuca rurę, bo chcę zobaczyć, jak na limicie mogę przejechać, szurnąć dachem o tą rurę i żeby nas ten Mustang po prostu nie dogonił. Uwaga! Zobaczmy, czy zdążę przejechać, zanim ta rura spadnie. Zobaczcie, spada! Okej, przyspieszamy.
przyspieszamy czas, jest dobrze, przyjechaliśmy po nią, chociaż niepotrzebnie tak wcześnie rzucali ją, ale zobaczmy, czy teraz inni mimo wszystko przejadą przez ten tunel. Uwaga, ten też się rozbił, dobrze. Jeszcze nadjeżdża dwójka lub trójka. Tylko my też musimy uciekać, bo oni się zbliżają. Ale zobaczcie, jakie tu zniszczenie się dzieje. Potrącają tamtego biednego jednego policjanta, żeby nas dogonić. Uciekamy, musimy uciec za wszelką cenę. Okej. Nie. Dobra, jest prawie idealnie. Nie. Szybko. Jedź! Nie! Zbliżają się! Dobra, wydostałem się! On zrobił to samo, dosłownie to samo! Uda nam się uciec! Musimy... Nie wjeżdżaj w drzewo z Grimi. A tu nie ma przejazdu nigdzie! Nie! Proszę, zostawcie... Dobrze, jadę, tylko skręcić nie mogę już. Samochód jest w tak okropnym stanie, a nadal jedzie i nadal próbuje uciekać. Tylko daleko szczerze byśmy nie uciekli, bo już szybciej z buta uciekać niż tym samochodem. A co gdyby oni tak idealnie jechali za nami i byśmy w tym momencie... Tylko musimy szybciej jechać, bo nie zdążę! Proszę, jedź, zobaczcie! To będzie serio ciężkie do przejechania. Jeżeli przejadę przez to, to będę bezpieczny! Udało się! Okej, tylko... Grzesiu został... Zgnieciony! Tylko ta policja też przejedzie zaraz obok tych rur wszystkich. Straciła lusterko, tylko jest bezpieczna. Ale reszta policji kompletnie przez to nie przejedzie. Rozwali się całkowicie. Okej, tamci przejechali. O, jednak nie przejechali. A my nadal oczywiście możemy uciekać. Okej, dobra. Lekko przyżurane. I zobaczcie, już żadna policja, bo jedziemy pod prąd, nas teraz nie dogoni. Przechodząc dalej, mamy, zobaczcie, tutaj taką wielką górę, znaczy wielki podjazd, i mamy na nim na początku 6 piłek. Przechodząc dalej, mamy zlatujące rury prosto na nasze samochody i na samym końcu mamy masę kul z kulcami, które będą spadać prosto na nasze samochody z ogromną prędkością. Mamy 4 auta, które będą jechać. Zobaczmy, czy sobie poradzimy. BMA nas zaatakowała. Okej, omija. Co tam się dzieje? Co tu się... Dobra, będzie ciężko. Będzie ciężko ominąć to wszystko. Wszyscy dostali. Dosłownie. Co mu się stało? Czemu ma dach na dachu? Taki skośny dach na dachu. Jeszcze pewnie... wjechał. Powiększyłem teraz dwukrotnie ilość tych kulek. Jesteśmy kurierem. Zobaczmy, jak sobie poradzimy jako kurier. No wszyscy nas atakują. Dobra, będzie dobrze. Ważne, żeby przetrwać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Dobra, skupienie. Nie da się, po prostu się nie da. One cały czas, te kulki cały czas skręcają i cały czas właśnie powodują, że nie da się ich praktycznie uniknąć. Jeszcze rura leci prosto na nasz samochód. Okej, ale co gdyby wszyscy jechali po prostu prosto? Zobaczmy, kto dojedzie do samego końca. Mamy BMW M4 na prowadzeniu, rozwala się o ścianę całkowicie. Zobaczcie, to wygląda jak jakieś mrówki, meszki i tak dalej. Mamy Audi, zobaczmy, czy Audi przeleci przez te wszystkie kulki. Przeleciało przez te wszystkie kulki. A kurier wybrał taktykę przy ścianie i ściana działa. Audi, nie wiem czemu wjechało w rurę, ale... Okej. Ej, kurier ma szansę to wygrać. Jeżeli rzeczywiście się postara, tylko rura mu zepsuje wszystkie plany. Nie, najgorzej. Audi próbuje podjechać, ale nie daje rady, nie ma trakcji. Kurier został zatrzymany przez rurę i już nawet jak mu pomogę, to...
nie podjedzie w ogóle, a reszta samochodów po prostu została rozwalona. Dobra widzowie, weźmy jakiś taran z przodu. Mamy z przodu teraz ogromny taran, więc nie ma szans, żeby cokolwiek nam sprawiło jakiekolwiek problemy. Jak to wygląda niebezpiecznie. Czuję się, jakbym w sapera grała, to wszystko tu bomby jakieś. Dobra, odbijamy wszystko na obecną chwilę. Jest dobrze, leci prosto na nas. Jedna z nich. Kierowca by już nie żył, ale nieważne. Jedziemy dalej i zobaczcie, dzięki temu, że jedziemy autobusem, to po pierwsze przejeżdżamy bez problemu całą mapę, tylko nie ma trakcji, więc musimy użyć naszych silników odrzutowych i zobaczcie, jesteśmy na samym samiutkim. Nie trafię na drogę, prawda? Trafię na drogę, chociaż to w sumie to gorzej. Powodzenia, ludzie, w autobusie. Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i nasz samochód właśnie zniknął w kamieniach. Pa, pa.